Jak to każdy poniedziałek przyszedłem sobie na stację kolejową w Siedlcach. Myślałem, że znowu będą na torach odstawkowych, będą znowu stać, nie wiem, to tory odstawkowe, ale... będą stać zwykłe siódemki, no może ósemka, bo już raz mi się trafiła. No takie siódemki na przykład, ale no tego to ja się tutaj nie spodziewałem. Patrzcie. Kurde, sowiecka maszyna. Ci aktywiści, jakby to zobaczyli, to by najchętniej to spalili. Radzieckie. TM2 293, już coraz rzadziej spotykane na polskich torach. W Rosji może jest ich więcej, nie jestem pewien. Nie znam się. Co i tak nie zmienia faktu, że już wiele razy filmowano tą maszynę, tylko że niestety po naprawie zmieniają się całkowicie jej wygląd. A to jest, można powiedzieć, że prawie jej oryginalny wygląd, bo ona ogólnie miała inne reflektory, bo to są już zmienione i w ogóle z tyłu tej lokomotywy, bo to jest przód ogólnie, z tyłu tej lokomotywy są okrągłe bufory, a z przodu są już takie kwadratowe. Jeszcze postaram się zajrzeć do kabiny. A w kabinie Haslerbern, bardzo ciekawe. I trochę tych do zakończenia składu. Tak to wygląda. Spierdziela, że nikt mnie nie zauważył, bo normalnie nie powinienem tutaj chodzić. Ale mam nadzieję, że nikt piesków nie wezwie. No. Nie no, bardzo się cieszę, że to mi się udało spotkać. Bo już mnie trochę zmęczył wygląd tych nowych ST48, które tak naprawdę są budowane na... W sumie jakby nie patrzeć z samej... W samym podwoziu tej lokomotywy. Nie no, powiem, wygląda to no zarąbiście. Tylko mnie zastanawia, czemu coś takiego jest robione, bo te takie, nie wiem, flagi, ja na to mówię flagi tej, jak Austrii. Nie wiem, po co to było, ale dodaję klimatu, w tych nowych tego nie ma. O, coś jedzie, o, coś jedzie. Co jedzie? Dobra, pewnie R2 z Warszawy Wschodniej, bo kolega mój nią jeździ na tej linii. Dobra, ja wam wszystkim życzę zdrówka i dzięki za oglądanie.